I znowu gramy kolorem białym. To znowu zagramy 4. No, dobra, zagramy pozycyjnie. Gambit królewski też już grałem na speedrunie. No dobra, przeciwnik zagrał D6 i ruch D6, czyli Philidor, nie jest zbyt dobry i nie będzie to jakieś bardzo odkrywcze. Natomiast ruch skoczek C6 jest lepszy, bo wyprowadzacie figurę i bronicie pionka i nie blokujecie sobie gońca. Natomiast po tym gramy ruch D4. I to jest tak jakby, no tak się po prostu gra. No i jeśli przeciwnik zagra ruch goniec G4, to bardzo możliwe, że będziemy świadkami powtórzenia partii Paula Morphy'ego, którą na pewno wszyscy kojarzycie, a jak nie, no to po tej partii będziecie kojarzyć. Natomiast strzelam, że przeciwnik po prostu tutaj zbije lub zagra skoczek F6. Chciałbym, żebyście, jak chcecie grać lepiej w szachy, żebyście pamiętali o tym, że no dobrze jest przynajmniej te 2-3 pierwsze ruchy na takie podstawowe odpowiedzi znali. Jeśli gościu zagra goniec G4, to możliwe, że zagram partię operową. Natomiast oponent myśli już minutę. Okej, przeciwnik zbił, czyli nie będziemy świadkiem powtórzenia partii operowej. Natomiast tutaj po prostu odbijam, nie? Tu nie ma żadnego kombinowania. I plus jest tej pozycji dla mnie taki, że już mam figurę w grze, no i mam otwarte dwa gońce, podczas gdy przeciwnik ma tego gońca zawsze zablokowanego. No tu oponent po prostu powinien wyprowadzać swoje figury. No i tak też uczynił, aczkolwiek robi to dość wolno. Okej, i nagle przyspieszył. Dobra, goniec E7. No i mój plan na tę grę będzie dość prosty, a mianowicie będę chciał najpierw wyprowadzić figury, a potem się zobaczy. Więc zagram ruch goniec C4. I zrobię sobie roszadę. No i teraz zobaczymy, w jaki sposób przeciwnik będzie tutaj kombinował. Może tutaj zbić i po biciu jest D5, goniec D3, bicie, ale wtedy i tak ja mam dwie figury w centrum. Może też grać na spokojnie, typu wyprowadzić sobie gońca. No i wtedy będę się zastanawiał, jak na to reagować. Okej, A6. Enigmatyczny ruch, ale w sumie ciekawe. Co byście zagrali? Okej, widzę, że już odpowiedź się pojawiła. I to będziecie mieć wielokrotnie, jeżeli chodzi o różne debiuty. Także warto jest o tym pamiętać, że co do zasady, jeżeli macie gońca na C4 i widzicie, że grozi wam B5, to dobrze jest zagrać A4, bo to wam daje dwie rzeczy. Po pierwsze, ten goniec zawsze będzie mógł zrobić cofkę na A2, a po drugie, B5 już nigdy nie będzie groźne. Tak, no A4 w partiach włoskich, hiszpańskich, w jakichś Benonich i tak dalej, to jest ważne, dlatego staram się podczas tych speedrunów wam o takich rzeczach mówić. No bo wiecie, to, że wy takiej partii identycznej nie zagracie, nie? To nie jest tak, że zobaczycie speedruna i następna gierka wasza to będzie dosłownie taka sama gierka, bo traficie na pana Lanet 4456 z Kenii. Tylko chodzi o to, żebyście pamiętali różne koncepty. I na przykład teraz pojawia się bardzo ważna rzecz. Ponieważ ruch C5 wygląda być może dla waszego oka dobrze, nie? Ale na dobrą sprawę, według mnie przynajmniej, jest słaby. I jak sądzicie, co w pozycji zmienia to, że przeciwnik zagrał ruch C5? Dlaczego ja powiedziałem, że według mnie ten ruch jest słaby? Jaki jest kłopot z tym ruchem? Są dwa kłopoty, podpowiem wam. Dokładnie tak. Jedna rzecz to jest to, że D5 jest słabe. I być może kiedyś wejdę tutaj skoczkiem i ten skoczek będzie tutaj totalnym koksem. Druga rzecz jest taka, że ten pionek jest słaby i będę mógł go w jakiejś tam przyszłości atakować. Już abstrahuję też od trzeciej rzeczy, a mianowicie, że ten goniec ma kolejną przeszkodę na drodze. Bo w tej sytuacji, jak przeciwnik kiedyś zagra D5, to sobie go otworzy. W tej sytuacji, nawet jak zagra tu, to będzie mógł tylko na D6 wejść. No i gdzie byście tym skoczkiem odeszli? Bo znowu, to już będzie trochę takie high elo chess, według mnie. Ale ja mam jedną propozycję, która być może was zaskoczy. Mamy te 4 ruchy. I zacznę od takiego najbardziej, być może, do przodu, bo ludzie lubią grać do przodu. Skoczek F5 jest błędem. Dlatego, że po tym ruchu przeciwnik zbije, ty zbijesz i co prawda masz parę gońców, ale te pionki kiedyś pójdą do przodu. Skoczek B3 to była moja pierwsza myśl, ale tak zacząłem sobie myśleć, i gdzie ten skoczek dalej pójdzie? No nie bardzo. Więc zostają dwa pola. I skoczek F3 to jest taki najbardziej naturalny ruch, natomiast mi się nie podoba to, że przeciwnik mi go zwiąże po prostu. A co więcej, ten skoczek i tak dalej nie bardzo ma gdzie iść. Także mój plan będzie taki. Tu, tu i tu. Więc gram skoczek E2. Co więcej, teraz jak przeciwnik zagra goniec G4, to ja mam
dodatkową możliwość zagrania ruchu F3. Nie wiem, czy to zagram. Trudno jest mi powiedzieć na ten moment. Prawdopodobnie na goniec G4 tak zagram. Natomiast no, nie jest to na 100% powiedziane. Więc teraz, jak sobie przypomnicie, sprzed godziny, jak oglądacie mnie już chwilę na Twitchu, to pamiętacie, że była taka partia, gdzie gościu zagrał C6 i E6. I wtedy ja wam powiedziałem, że pole D6 jest słabe. To było 3 partie temu jakoś. Natomiast w tym momencie to pole jest słabe i teraz jak już widzicie taką pozycyjną słabość, typu to pole jest słabe, to pole jest słabe, to pole jest słabe, to powinniście się koncentrować na tym, żeby te rzeczy atakować. Okej, okay. W sumie ciekawe pytanie, a mianowicie co po ruchu goniec E6? I jeżeli nastąpi, to wam powiem, jeżeli nie, no to podczas analizy wam powiem. Tak wam powiem teraz. Na razie tyle wam musi wystarczyć. W jakiej pozycji atakować B6? Zauważcie, że czysto teoretycznie, jak kiedykolwiek macie taką pozę, gdzie przeciwnik ma pionki A6, B7, a wy macie pionka na A4, to jak zagracie tu, to pole jest słabe. I bardzo często gra się w ten sposób, że gracie tutaj, tutaj i tutaj, nie? I to jest tak jakby, nie ma prostej odpowiedzi, kiedy to robić, kiedy tego nie robić. Natomiast w szachach, i to w sumie jest ważne, więc postarajcie się teraz na chwilę skupić. Tu gram F3, zgodnie z planem. A mianowicie w szachach stajecie się lepszymi zawodnikami w momencie, gdy poznacie więcej takich struktur, co nie? Strukturalnych rzeczy. No i tutaj jedną strukturalną rzeczą jest słabość na B6. Drugą jest słabość na D5. Trzecią jest słabość na D6. I to są trzy elementy, których, tak jakby, na które ja teraz będę zwracał uwagę i po prostu wybiorę sobie, co mi się najbardziej podoba. Co mogę osiągnąć najłatwiej. Okej. Okay. I nastąpiło goniec E6. I jakie mielibyście propozycje? Co byście tutaj zrobili? Przede wszystkim, czy bicie na E6 według was jest spoko? I myślę, że teraz czeka was duża porcja wiedzy i to na poziomie nawet pod 2K. Więc czy jest spoko, czy nie jest spoko? No i właśnie, i wielu z was mówi, że jest ok, że nie jest najgorszy. Natomiast prawda jest taka, że mi się bardzo nie podoba. I dlaczego mi się nie podoba? Bo jak zauważcie, jak to się zazębia, to wszystko, co wam gadam. To pole jest słabe. Jak my zbijemy, przeciwnik to zbije, to pole już nie jest słabe. On ma silne pionki w centrum, otwieramy mu wieżę, no i w zasadzie nic nam to nie dało, a przeciwnik jeszcze dodatkowo ma kolejnego pionka, może dochodzić do ruchu D5. Nie podoba mi się to. Rzecz, o której warto pamiętać jednakże, to, że czasami takie coś chcemy zbić, ale wtedy musi za tym iść konkret, co nie? Czyli my to bijemy, przeciwnik to bije, my gramy skoczek F4. I jak przeciwnik nie ma jak tego bronić, no to wtedy takie bicie tutaj jest spoko. Ale to musi być poparte wariantami. Ze strategicznego punktu widzenia pozwolenie mu na takie pionki jest słabe. Czemu pole na D6 jest słabością, skoro jest bronione przez dwie figury? Ogólnie chodzi o to, że nie może go bronić pionek już. Tego pionka nigdy pionek nie obroni. Tak to po prostu działa. Okej, okay, powiedzieliśmy, dlaczego bicie jest słabe, ale w takim razie co innego zrobić? No i pojawiła się propozycja, żeby zagrać skoczek D5 lub goniec D5 i prawdopodobnie nie jest to złe, typu zagrać sobie tutaj, tylko kłopot jest taki, że wymieniamy masę figur, nasz hetman tutaj stanie, ale być może przeciwnik zagra tutaj i tutaj. To, o czym ja myślę, tak najprościej, szczerze mówiąc, taka moja pierwsza, albo inaczej, moja pierwsza myśl, jaka była, to było, że może zagram sobie hetman D3. Tylko kłopot jest taki, że przeciwnik wtedy zagra tutaj. I grozi tym. I stratą figury. Inna opcja, jaka jest, to zagranie ruchu B3. I chodzi o to, że po biciu, my mamy słabe pionki, on też ma słabego pionka. Natomiast przyznam szczerze, wydaje mi się, że to trochę bez sensu by było. Dlatego tak z braku laku trochę, ja bym po prostu tym gońcem sobie wrócił. Tylko nie na D3, bo przeciwnik zapcha na C4 i stracimy figurę. Tylko ja bym wrócił całkowicie aż na A2. Na A2, nie na B3, dlatego że po ruchu na B3, jak przeciwnik zbijemy, to mamy te pionki, które są takie dziwne. Nie rozumiesz tego ruchu? Kurczę, a przez 3 minuty starałem się tłumaczyć, dlaczego wybrałem ten ruch, a nie inne. Okej, okay, to jeszcze przy okazji mogę wam sprzedać tipa a propos słabości pionkowych, bo tutaj pojawiło się, dlaczego na przykład ten pionek uważam, że nie jest słaby, a ten pionek jest słaby. A mianowicie,
Pionek jest słabością, taka jest teoria, powiedzmy, nie? Pionek jest słabością w momencie, w którym ty go możesz atakować. Tego pionka za szybko nie możesz zaatakować, natomiast ten pionek może być atakowany z wielu różnych stron, bo on jest na pół otwartej linii, nie? Ta linia jest półotwarta. Jest jego pionek, a mojego pionka nie ma. Analogicznie mój pionek na E4 jest na półotwartej linii dla przeciwnika, ale on by był słaby, gdyby mój pionek stał na F5. Wtedy go nic nie może bronić. Więc to jest słaby pionek. Ten może być potencjalnie słabym pionkiem, ale nie musi. Czy skoczek D5 było spoko? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że mogło to być całkiem git. No i dobra, i teraz... no i teraz chciałbym kontynuować to, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie zagram ruch skoczek F4. I mój plan jest prosty. Po pierwsze, grożę biciem, ale po drugie, może wejdę tutaj figurą, bo na takim polu chcecie mieć bardziej figurę. Hetman, powiedzmy, że spoko, ale hetman może być jakoś łatwo przegoniony. Natomiast lekka figura na takim polu jest silna. Co jak zagra teraz C4? Pytanie dla was. Co byście zagrali po ruchu C4? Bo wtedy wygrywamy. Znaczy zdobywamy coś. Dokładnie tak. Po C4 był free pionek, bo bijemy, bijemy i bijemy na C4. Okej. Okay. No i teraz w zasadzie mogę to zbić wieżą, mogę zbić skoczkiem. Zbiję wieżą, dlatego że chcę wejść skoczkiem tutaj po prostu. Nie masz cierpliwości grać blitzów na 5 plus 0? No wiecie. Nikt nikogo nie zmusza do grania długich partii, ale jak chcecie grać lepiej, to jednak one są bardzo, bardzo ważną częścią elementu treningu szachowego. No dobra, i przeciwnik zagrał ruch B5. I wydaje mi się, że ruch B5 albo to jest ruch typu 200 IQ, albo jest to ruch typu 0 IQ. Ale raczej to drugie. Gdyż oczywiście... nadal mógłbym zagrać ruch skoczek D5, co nie? Czyli jeżeli chcielibyście, żeby wasza partia była tak szła krok po kroku, wszystko to powolutku, co się dzieje, no to git, no to wchodzicie skoczkiem na D5. Natomiast w taki sposób nie powinniście grać, no bo po to gracie w szachy, żeby też reagować na błędy, które popełnia oponent. A przeciwnik tutaj popełnił błąd, bo mogę zbić, przeciwnik zbije i co wtedy robimy, jak przeciwnik odbije? Dokładnie tak, żebyście od buta nie zbili tutaj, bo stracicie wieżę. I no nie wiem, trochę się dziwię, że przeciwnik jakby myśli teraz, nie? Bo zrobił A, powiedział A, a nie mówi teraz B. Większość słabszych amatorów nie ma cierpliwości na dłuższe gry i w dłuższych gierkach jest mniej graczy, przez co niższy poziom ci się zdaje. Znaczy, no nie wiem, mi się wydaje, że na przykład ja nie mam problemu, żeby znajdować tutaj przeciwników, nie? Wiadomo, że nie każdy ma czas, żeby pół godziny siedzieć nad jedną partią, no ale... dokładnie tak. Gdybym tylko napisał w tytule streama, że będzie CS, to nikt by nie pytał. To prawda. Okej, no kłopot dla oponenta jest taki, że on nie bardzo ma jakieś inne ruchy. No może zagrać ruch skoczek B4, ale wtedy ja sobie tą wieżą gdzieś odejdę, nawet cofkę zrobię i po biciu on ma dokładnie ten sam problem. Czyli tu i traci. Okej, okay, przeciwnik zbił, więc ja zgodnie z planem biję. I teraz biję tutaj. To jeszcze taki protip dla widzów. A mianowicie, zawsze jak bijecie jakiegoś pionka, no ogólnie, to jest też fajna zasada, której ja, powiedzmy, się nauczyłem już dawno temu i ona mnie wielokrotnie uratowała przed czymś złym. A mianowicie, gdy widzicie, że możecie coś zdobyć, powiedzmy, pionka, figurę, hetmana czy coś, to dobrze jest się dwukrotnie zastanowić. Typu, czy po tym oponent nie ma jakiegoś podwójnego ataku? Bo zauważcie, ja mam 10 minut na zegarze, co nie? Jak ja zbiję pionka, to będę mieć dobrą pozę. Więc skoro tak, no to zastanawiam się, czy on ma jakiś podwójny atak. Może zagrać na przykład hetmanem tutaj, ale no to jest tylko atak na skoczka, co nie? Więc nie boję się tego, gram w ten sposób i tyle. Okej, widzowie, zaraz sobie pogadamy. Zrobię taką małą przerwę na pogaduchy szachowe, więc jak macie jakieś pytania, to możecie je trzymać po tej partii. Natomiast teraz staram się skupiać na tym, co się dzieje na szachownicy, bo to jest tylko pionek więcej. No dobra, i teraz przeciwnik zagrał ciekawy ruch, a mianowicie hetman B7. I teraz pytanie dla was, czy bilibyście tego pionka?
A no właśnie, i trochę was zrobiłem w konia, bo skoro pytam, to pewnie pomyśleliście, że to jest jakaś podpucha. Natomiast prawda jest taka, że mogę zbić tego. Ponieważ po tym ruchu zdobyłem pionka, więc już jest spoko, a ruch wieża D8 mnie nie martwi, bo ja atakuję tego skoczka. I jak on zbije, to ja zbiję, zostaje z wieżą więcej. Więc gram tutaj. Jak przeciwnik to zbije, to ja zbiję i mój hetman wchodzi do gry. Oczywiście musiałem wcześniej popatrzeć, czy ja tego hetmana nie stracę. Wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast jeżeli przeciwnik tego nie zbije, no to ten skoczek odejdzie czy to tutaj, czy to tutaj. To już trzeba się będzie zastanowić. Okej, przeciwnik gra hetman B4. No i teraz, co byście tutaj zagrali? W sensie, wiem, że często dzisiaj o to pytam, natomiast ważne jest to, że wiecie, to jest taki interaktywny, powiedzmy, speedrun. No bo nie wiem, czy musimy ruszyć tym skoczkiem. Możemy zagrać ruch C3. Tylko znowu pojawia się pytanie, co nam to tak realnie daje, co nie? W sensie, no przegonimy tego hetmana, ale ten hetman tutaj i tak za wiele nam złego nie może zrobić. Pewnie C3 jest okej ruchem, nie? Hetman D2 jest słabym ruchem niestety, bo jak przeciwnik zbije, to dostaniemy goniec D6. Nasz hetman jest obrońcą tego punktu. Więc ja tak totalnie na spokojnie zagrałbym ruch skoczek DF5. I skoczek tu jest wsparty. Mam przewagę dwóch pionków, więc taka wymiana będzie dla mnie spoko. Co więcej, tutaj jest taka malutka pułapka na przeciwnika. Nie sądzę, że przeciwnik w nią wpadnie, ale wiecie, nie zaszkodzi. A mianowicie, po tym ruchu przeciwnik przegrywa. A to jest dość kuszący ruch, nie? Bo chłop atakuje hetmana. Więc trudno jest mi nawet powiedzieć, co przeciwnik powinien tutaj zrobić. No przeciwnik się cofa i dopiero w sumie teraz myślę o zagraniu tego, o czym powiedział jeden z was wcześniej. A mianowicie ktoś z was powiedział o ruchu hetman D2. Ja zagram, wydaje mi się, że trochę dokładniej, a mianowicie hetman E1. Natomiast idea jest taka sama. Ja chcę wymienić hetmany, gdyż mam dwa pionki więcej. Tak się gra dużo łatwiej, nie? Że wymieniamy najcięższe figury przeciwnika, przeciwnik nam wtedy nie będzie sprawiał jakichś wielkich kłopotów i wygramy sobie w końcóweczce. A jak przeciwnik odejdzie, to wtedy mogę zmienić plany i po prostu próbować go atakować. Masz zawsze problem z końcówkami, bo z tego co ja zauważyłem, oczywiście to nie jest tak jakby 100% na 100%, ale wiele osób ma problem z końcówkami, szczególnie z takimi, powiedzmy, gdzie macie coś do przodu, dlatego że chcecie wygrać od razu. Macie pionka więcej i chcielibyście za dwa ruchy wygrać partię, bo macie pionka więcej, a tak się nie wygrywa partii. Musicie grać bardziej na spokojnie końcówki. No i dobra, i tu w zasadzie, no znowu, mamy mnóstwo możliwości, żeby tę partię rozgrywać. Mi się podoba ruch hetman G3. A może mi się jednak nie podoba ruch hetman G3. Nie podoba mi się ruch hetman G3, ponieważ jak przeciwnik zagra G6, to potem grozi goniec C7 z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. Więc wydaje mi się, że znowu najprościej będzie zagrać ruch skoczek D5. Jak przeciwnik to zbije, ja to zbiję. Mój pionek będzie tutaj silny, będzie mógł sobie iść do przodu. Chcę wymieniać figury. To jest najprostszy sposób na wygrywanie partii. Hetman C3 też prawdopodobnie było spoko. Tutaj wiecie, tu pamiętajcie też, ja to, że jak pamiętam, że jak miałem jakieś tam jeden czy dwa coachingi ze Zlay Proxem, to mu starałem się to wytłumaczyć, że jak taki zawodnik jak ja gra sobie partię, to bardzo rzadko jest tak, że ja od początku do końca wiem, co się będzie działo, co nie? I to też nie jest tak, że ja gram dobre, najlepsze ruchy. Zazwyczaj to jest tak, że ja po prostu, widząc taką pozycję, chcę sobie powymieniać figury, bo będzie dużo łatwiej się to grało. Czy ten pionek będzie słaby po biciu? Nie wydaje mi się, bo zawsze mam ruch C4. Wyobraźcie sobie, oczyma wyobraźni, że po biciu, ja zagram ruch C4. No to oponent miałby... może nie tyle, że jakieś wielkie kłopoty, co po prostu... Słuchajcie, bo się zamotałem. Co po prostu te pionki byłyby dość groźne. No i teraz mam fajny ruch. Podoba mi się on, aczkolwiek trzeba trochę wariantu policzyć. A mianowicie hetman G3. Grożę wymianą. Jak przeciwnik to wymieni, to ja to odbiję, czy to pionkiem, czy to skoczkiem. No i znowu... To jest wymuszenie wymiany, a wymuszenie wymiany dla mnie jest git, bo jak przeciwnik odejdzie hetmanem, to przegrywa partię i to w jednym ruchu, więc dość spoko. Grozi mat w jednym ruchu, a często ludzie takich rzeczy nie zauważają po prostu. No ten przeciwnik zauważył, także dobrze dla niego. No i teraz trudno jest mi nawet powiedzieć, czym wolę to bić. Czy wolę to bić skoczkiem, czy wolę to bić pionkiem. Wydaje mi się, że po prostu wrócę sobie skoczkiem. Z tego względu, żeby nie psuć sobie struktury pionkowej. Jak przeciwnik to zbije, ja to zbiję. Przeciwnik zagra na przykład tutaj, ja zagram tutaj. Wydaje mi się, że z takim podpartym pionkiem powinno być w porze.
Natomiast jak przeciwnik tego nie zbije, no to nic się nie stanie, nie? Zauważcie, że mój gon jest tutaj, zupełnie nic nie robi przez całą partię, ale na dobrą sprawę, no to on tutaj cały czas bierze udział w rozgrywce, co nie? On zawsze kontroluje te czarne pola. Okej. Okay. Ruch C4. Znowu dość enigmatyczny dla mnie. Co ja tutaj powinienem chcieć robić? Tu w sumie muszę się trochę zastanowić. Bo dobrze by było obrać sobie jakiś plan gry. W tym momencie. Wymiana skoczków raczej jest ok, aczkolwiek nie do końca mi się podoba to, że jak ja zbiję, on zbije, to on mi będzie tutaj wywierał duży nacisk. W sensie, dobrze jest wymieniać figury, ale nie do końca za wszelką cenę. Nie zawsze za wszelką cenę powinniśmy to robić. C4, no dobry ruch. Muszę przyznać. No dobra, no to zagram tak, wydaje mi się, że najprościej. To znaczy, mogę zagrać B3 i to jest całkiem ok. Natomiast ja zagram ruch taki. Cofnę się skoczkiem, bo on zapchał pionka, który jest daleko, nie? I ja chcę tego pionka już atakować. Oczywiście on go będzie mógł bronić, nie? Typu może zagrać tu, może zagrać tu, może mnie związać. Natomiast koniec końców wydaje mi się, że nadal to jest dla mnie po prostu ok, bo po związaniu ja będę mógł sobie odejść królem i nic złego się nie dzieje. Ok, odchodzę. To było tylko związanie na jeden ruch, co nie? I nadal ta groźba jest. Więc chcę to zbić. Po tym ruchu wydaje mi się, że jak zagram tu, to będzie spoko. Będzie to trzeba jeszcze policzyć. Mogę też połączyć swoje skoczki. No jak widzicie, nie jest to takie hop-siup, co nie? To znaczy mam dwie figury, mam dwa pionki więcej, ale przeciwnik ma na tyle aktywne figury, a ja tak zostałem trochę w norze, że nadal trzeba starać się być tutaj dokładnym. Czemu mam gońca trupa? Już nie mam. Mój goniec jest ok. Natomiast no tak się potoczyła partia, nie? To też jest dobry przykład tego, że w niektórych sytuacjach, wiecie, przeciwnik na przykład podstawił wcześniej pionka, no ale w zamian za to mój goniec był nieaktywny, co nie? Okej, okay, wieża B8, też dobry ruch. Gościu atakuje mojego pionka. I co ja z nim mogę robić? Mogę go obronić wieżą, mogę go obronić gońcem, aczkolwiek to są dwa takie pasywne ruchy, które nie do końca mi się podobają. Wieża A1 też mi się nie podoba, bo przeciwnik mi zbije. I jak ja spróbuję go zamatować, to on sobie wróci, czy to skoczkiem, czy to wieżą. I mi też grozi mat na 8 linii. Więc zagram po prostu wieża B1 chyba. To mi się wydaje najrozsądniejsze. Z prostego powodu ta wieża jest tutaj trupem. Na razie. Ale być może zagram B3. Być może zagram B3 i będę przeciwnika... Jak uda mi się zagrać B3, przeciwnik to zbije, no to mam wolnego pionka, za którym stoi wieża. Okej, okay. Znowu dobry ruch. Okej, okay, no skoczek B4, ruch, którego szczerze mówiąc nawet nie do końca brałem pod uwagę. Więc nice. Co ja tu mogę zrobić? No, oponent mi to atakuje. Mogę zagrać C3 i wiecie, tak sobie myślałem, że tak zagram, ale przeciwnik ma skoczek D3 wtedy. I chcę to zbić. Mogę to obronić wieżą, ale wtedy jest skoczek A2. Więc... Co mogę zrobić tutaj? Mogę zagrać ruch goniec F4, ale przeciwnik zagra wieża D8. Cały czas jest kłopot z tym pionkiem. Okej, okay, mam plan. Zagram goniec F4 i po wieża D8 ja po prostu podejdę królem. I jak przeciwnik mi zbije, to ja zagram wieża C1 i jak on odejdzie, to ja biję tutaj i po szachu mogę sobie podejść.
Wydaje mi się, że jest to ok. No, Prześwik naprawdę zaczął grać świetnie. Nie mówię, że oszukuje ani nic. Po prostu, no, przeciwnik myśli i to też pokazuje, że wiecie, że każdy na takim poziomie nawet niższym jest w stanie grać dobre ruchy, jeżeli tylko po prostu podejdzie tak sensownie, nie? Być może nie trzeba było tą wieżą bronić tego pionka. No, ja też popełniam błędy, nie? Więc luz. No, strzelam, że tutaj wieża D8 nastąpi. To jest taki logiczny ruch. I ja królewiczem zacznę podchodzić. Bo on tego nie może zbić. Znaczy, może zbić, ale straci tego pionka. Pan Kenijczyk. No dobra. Oponent się tutaj dość mocno zamyślił. Okej, okay, wieża B7. Ciekawe. To mi się, szczerze mówiąc, nie do końca podoba ze strony przeciwnika. Bo chyba mogę zagrać po prostu wieża A1 teraz. I chcę dać mata. A jak on się jakoś przed nim obroni, no to przynajmniej moja wieża jest aktywna. Być może nawet oddam tego pionka, ale wymienię te aktywne wieże. To mi się w miarę podoba. Być może nawet nie będę musiał tego pionka oddawać. Być może coś tutaj wydumam. No mam też dość mało czasu. No to jest ruch typu śmierdzący. Mogę zagrać tu, tu. Mogę to zbić. Mogę też zawlec siatkę matową i zagrać ruch skoczek F5. I to mi się dużo bardziej podoba. Teraz grozi przeciwnikowi mat. Nie jest przed nim łatwo się bronić. Bo jak zagra tu, to widełki. A nie, nie grozi. Nie no, grozi mat. Okej, grozi mat, tylko trochę inaczej. Znaczy, tak jak mówiłem, tylko że inaczej. Bo po biciu gram tu, tu, goniec D6, król G8, wieża E8. Więc wydaje mi się, że tutaj no, oponent w końcu popełnił niedokładność. No teraz przyznam szczerze, ja nie widzę jakiejś mądrej obrony dla niego. Znaczy obrona jest, tylko że prawdopodobnie oponent straci materiał. Tak, po wieża B6 lub wieża D7, ja po prostu daję szacha. Oponent zagra tu, ja gram goniec D6, on to zbije, ja to biję, nie? Zauważcie, że mój skoczek kontroluje te pola. No skoczek na F5 jest mega silny, nie? Nie wiem, chyba nie ma obrony. Ale mega dobra partia. Mega dobra partia ze strony przeciwnika. Jak przeciwnik zagra król E8, no to skoczek D6. Po ruchu skoczek E8 ja gram tutaj i nadal grozi ten mat. I nie ma raczej obrony. Skoczek C6 nie broni, bo ja daję szacha i mój goniec kontroluje pole B8. Tak, będzie, każdą partię analizuję. W sensie nie sprawdzę dokładności ani nic, bo chyba nie mogę. A może mogę, zobaczę. Wieża E8 teraz, no niestety mogłoby to być problematyczne. Mogę raz dziennie, no to okej. Okay. To przeanalizuję, bo chyba najciekawsza partia ogólnie ze speedrunu. Tak, to jest laścik na dzisiaj. Potem CS-ik. Okej. Okay. Ops. Zgodnie z planem. I nadal przeciwnik wydaje mi się, że nie ma obrony. Wow, 1200 elo będę mieć, ładnie. Okej. Okay. I co byście tutaj zagrali, drodzy widzowie? Bo tutaj jest test dla was. Okej, okay. Goniec D6, to przeciwnik odejdzie i nie wiem. Jeża E8 to jest dobry ruch. Jest to ruch, który prawdopodobnie, znaczy no wygrywa, co nie? Jedyny kłopot, jaki widzę z tym ruchem, to jest bardziej taka, wiecie, kosmetyka powiedzmy, że musimy policzyć, a mianowicie pyk, 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 pyk. On bije pionka i musimy się męczyć w pozycji, w której on ma skoczka, my mamy gońca i skoczka. Totalnie wygrana, ale będziemy musieli się jeszcze trochę pomęczyć. Natomiast trochę dokładniejsze jest zagranie ruchu skoczek D6. Dlaczego? Ponieważ po ruchu skoczek D6 przeciwnikowi grozi mat i grozi wzięcie wieży. Oponent się przed tym obroni. Tu, tu. My bijemy. Przeciwnik bije. My dajemy szacha. Przeciwnik odejdzie tu. My bijemy, przeciwnik bije, bijemy tu. No i różnica jest jedynie taka, że przeciwnik nie ma tego skoczka, a my mamy gońca. Czyli będziemy mieć jedna figura przeciwko zero figury, nie?
A tak jest zawsze lepiej, niż mieć pozycję, w której przeciwnik ma jedną figurę, a my mamy dwie. Ale oczywiście wieża E8 też wygrywało, nie? Po prostu pokażę wam podczas analizy, o co chodziło dokładnie. Było długie do policzenia? No tak, ale wieża E8 tu, to były trzy ruchy, które też wygrywają, co nie? To już jest taka różnica, że to jest ten moment, gdzie no, ja mogę to wykorzystać, bo mam 2200 elo i jestem w stanie to dokładniej policzyć, co nie? Czy wyzdrowiałem już? Niestety, ale dalej mam katar. Ale widzę, że miga kamerka dalej, kurde. Może wygram na czas. Ile partii blica trzeba będzie mieć zagranych? Myślę, że ustawię 10. Okej. Okay. No przeciwnik zagrał tutaj, natomiast to, no to jest po prostu... No... Mogę po prostu to zbić, nie? I teraz już zdobywam wieżę. Więc oponentowi zostaną dwa skoczki, ale no ja mam wieżę. I oponentowi skończył się czas. Dobra, E4, E5, te partie gram 15 plus 10. Skoczek F3, D6 to nie jest najlepsze. Tutaj mogę się popisać, że dobrze czasami jest znać takie legendarne partie, bo jedna z najbardziej znanych partii właśnie leciała w ten sposób, że po D4, goniec G4, tu. Czy mi to manie? Nie, dobrze. Tu. To jest partia Paul Morphy kontra tam jacyś tam w operze. No i wiedząc o tym, wystarczy, że ją pamiętacie i wiecie, że w tym momencie najlepiej jest zagrać ruch D4, nie? Przeciwnik jednak to zbił. Nastąpiło bicie, skoczek F6, tutaj, goniec C4. Grałem sobie normalnie, no i tutaj pierwsza rzecz, a mianowicie A4. Nawet widzicie, komputer nie mówi, że ja mam jakąś wielką przewagę, natomiast po prostu gramy przeciwko ruchowi B5. Przeciwnik grał naprawdę bardzo fajnie, natomiast ruch C5 był po prostu błędny, ponieważ te pionki są słabe. Wróciłem sobie skoczkiem, przeciwnik zagrał tutaj, te ruchy wam tłumaczyłem, no i po ruchu goniec E6 być może podjąłem błędną decyzję. To znaczy tak z perspektywy tego, co działo się w partii, wydaje mi się, że koniec A2 nie było najlepsze, chociaż komputer mówi, że jest spoko. Wydaje mi się, że trzeba było mimo wszystko zagrać skoczek D5. I po biciu. To, co mi się nie podobało, to fakt, że przeciwnik zaraz tego skoczka hetmana może jakoś przegonić, zagrać tutaj, ewentualnie tutaj i tutaj. Natomiast mogłem tak zagrać, ja zachowałem więcej figur. I to, co wam też mówiłem, to, że bicie tu jest słabe. Komputer mówi, że nawet nie, ale mi się nie podobało to, że przeciwnik będzie tutaj pchał. Oddajemy przeciwnikowi kontrolę nad centrum. Więc dobrze jest brać tego typu rzeczy pod uwagę. Zagrałem skoczek F4, okej. No i B5 było błędem. I natomiast ta pozycja dla przeciwnika myślę, że już jest dość trudna. No bo zauważcie, że jeżeli przeciwnik zagrałby coś normalnego, nie wiem, H6 losowo, no to ja wyprowadzę sobie gońca, wprowadzę figurę na D5 i jest wszystko git, co nie? Dlatego no on tutaj zdziczał, miało możliwości, no i po prostu podstawił pionka. Zdobyłem jednego pionka, zdobyłem drugiego pionka i tutaj przyznam, oponent grał dobrze. W sensie tu zagrałem hetmana 1, przeciwnik nie chciał wymieniać hetmanów. Wymieniliśmy kilka rzeczy, natomiast w tej pozycji po ruchu skoczek E3 trochę nie byłem przekonany, co robić dalej. W sensie oponent zbił, zagrał wieża B8 i nie byłem przekonany, co robić dalej. Być może wieża B1 było błędem, natomiast komputer mówi, że tu cały czas jest ok. Więc może ta pozycja nie była jakimś wielkim problemem dla mnie. Natomiast, bo wy jeszcze proponowaliście ruch wieża A1. Natomiast to mi się nie podobało, że przeciwnik zagra tu. I po tym chciałbym zagrać tak, ale dostaję mata, nie? Więc mech. Czy zamiast wieża B1 nie wchodziło... E3, bicie i tu? Wydaje mi się, że nie, bo przeciwnik zawsze może zbić na E3. Nie musi odchodzić tym skoczkiem, co nie? Ważne jest, żeby widzieć, że figury nam wiszą. Tu, goniec F4. Wydaje mi się, że gdzieś od około tego momentu przeciwnik mógł mieć... no nie. Widocznie zagrałem dobrze, nie? W sensie tu
Polen zagrał Król F8, co już było złe, natomiast jeszcze chcę wrócić do tego momentu, bo oczywiście wieża E8 było git i widzicie, komputer mówi, że jest spoko. Natomiast ta końcowa pozycja to jest coś takiego, że wiecie, no oponent ma tego skoczka, skoczki robią widełki i tak dalej. Więc ja dużo bardziej wolałem zagrać najpierw skoczek D6, ponieważ gdyby przeciwnik zrobił dokładnie to samo, to po biciu, biciu, szach, tutaj, 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 on nie ma tego skoczka. No tak, mam skoczek A5, dlatego obie... Czasami, drodzy widzowie, mam wrażenie, że wy nie do końca rozumiecie, że speedrun nie jest dla zawodników, którzy zobaczą, że po 8 ruchu będzie atak na pionka, tylko speedrun jest po to, żeby ułatwić wam gierkę. Jeżeli macie dwa warianty, w jednym przeciwnik zostanie ze skoczkiem, a wy ze skoczkiem i gońcem, a w drugim jak zostaniecie z samym gońcem, a przeciwnik z samymi pionkami, to dużo lepiej, żebyście przeszli do wariantu, gdzie zostaniecie z całym gońcem. Natomiast przeciwnik zagrał tu, no i po tym biciu skończył mu się czas i tyle. Także zwyciężyłem swoją partię i prawie wbiłem 1200.